cudnie. Słuchajcie, drogi dziewczyny, oczywiście teraz Karina odwróci się do was z tyłem. Wy będziecie tańczyć z jednej strony na drugą, tak żeby wprowadzić ją odrobinę w błąd. No i oczywiście, która z was złapie, ta prawdopodobnie jako pierwsza z tego grona dostąpi tej przyjemności stanięcia przed ołtarzem. Nie wiem, czy wam tego życzyć, czy nie. Życzę wam, żeby spełniły się wasze marzenia, dziewczyny. Tymczasem Karinka, wielkie brawo na Karinie! Wszystko w twoich rękach! Dziewczyny, tańczymy z lewej na prawo! Karinko, kiedy poczujesz, kiedy serce ci zadrży, nie padł w lustro. Dziewczyny, czemu tak się rozeszłyś? O, proszę. Karinko, mamy tutaj niski sufit, tutaj, wiesz? Także jeszcze raz, jeszcze. Wielkie brawo na Karinę! Do trzech razy sztuka, pamiętaj. Dobra, dobra. Uwaga. Generalnie pierwszy raz się spotkałem z czymś takim, szanowni państwo, po prostu. Nie wiem, czy ktoś to zarejestrował na wideo. Bo to tak? Pan to zarejestrował, bo to po prostu prawdopodobnie, jeżeli nie ma jeszcze pewnego bramkarza w reprezentacji kobiet piłce nożnej, to pani po prostu dostaje etat na dzień dobry, nie? Wielkie brawo! Ja tylko chciałem tak, ja widzę, że z pełną pewnością pani dobrze teraz pani zdejmuje Marna, proszę. Dobry wieczór, jak pani ma na imię? Paula. Paula, naprawdę gratulacje. Powiem pani, że jestem, no, nie wiem nawet jak to wyrazić. Proszę mi powiedzieć tylko, pani Paulo, jaka jest najważniejsza cecha mężczyzny według pani? Byle był sympatyczny. Dobrze, okay. To w takim razie otwieramy poszukiwania, nie mamy zbyt rygorowanych oczekiwań, ale wielkie brawo dla Pauli, naprawdę, szacun. Dobrze, słuchajcie, no to teraz będziemy szukać mężczyzny, który no, dzisiaj zwycięży. Także zapraszamy cię, Janku, prosimy cię do nas. Czy mogę mówić Janku, czy to nie? Janusz. Janusz, nie, Janek to nie Janusz, dobra. Czy co, muszę się zdjąć?